Hobson, omówmy nasz plan. Jest na trzeciej stronie szwanych planów bossa Hoga, które dostałeś ode mnie. Ten plan to blokada ciężarową z dynamitem. Ojej, patrz, jadą! A dlaczego nie stają? Uszkodziłem im hamulce, jak było w książce ze szwanymi planami. Robi się tylko jeden plan naraz, pomarszczony męczywoże! O nie! Wyciągajcie mnie stąd, zwyrodniałe owcojebce! Jestem bardziej wściekły niż obwisłe cyce Travisa Trita! No weź, Dusty. Mógłbyś przynajmniej spróbować alkoholu, nim go wszystkim zakażesz. Nie. Obiecałem mamie, że nie dotknie mych ust. Daj go odbytowi, on uwielbia wasz bimber. Chlej, stary! Ciąg! Co wy tam wyprawiacie? To jest komiczne qui pro quo! Zaraz wam... Uważajcie wszyscy! Niniejszym prohibicja zostaje zniesiona! Ale dlaczego wszyscy krzyczą? Wiecie co? Uwielbiam alkohol, a nadal moje usta go nie tknęły! Kevin, przepraszam, że w ciebie wątpiłam. Okazuje się, że naprawdę miałeś kanadyjską dziewczynę. Miejmy nadzieję, bo inaczej będą poważne kłopoty za uprowadzenie dwójki dzieci. Nanuki a Tarnadżuat chcą zjeść lody. Lody będą jak zjecie całego słonia morskiego. Jestem pod wrażeniem, że sprawdzasz się jako ojciec. Przyzwoity facet z ciebie, Kevin. Może kiedyś zdobędę takiego faceta jak ty. Wiesz, że ja jestem facetem takim jak ja? Może kiedyś zjemy razem kolację? O, Kevin, to takie słodkie. Ale nie umawiam się z dzieciatymi. No dobra. Siri, wygoogluj sztukę erotyczną fanów Paradise PD.